49, potem przynieśli kapłańskie szaty, pierwsze plony i dziesięciny. Przywołali także Nazirejczyków, których liczba dni już była pełna, 50, i wołali do nieba słowami, co mamy czynić z tymi? Gdzie ich zaprowadzić? 51, świątynia Twoja została podeptana i znieważona, a kapłani Twoi trwają w żałobie i poniżeniu. 52, a oto jeszcze poganie zebrali się przeciwko nam, aby nas zniszczyć całkowicie. Ty wiesz, jakie oni mają przeciw nam zamiary. 53, jak będziemy mogli ostać się przed nimi, jeżeli Ty nas nie wspomożesz? 54, wtedy zaczęli grać na trąbach i podnieśli ogromny krzyk. 55, potem Juda ustanowił dowódców nad ludem tysiączników, setników, pięćdziesiątników i dziesiętników. 56, powiedział też, żeby zgodnie z prawem wrócili do domu ci, którzy budowali dom, ożenili się właśnie, założyli winnice lub byli bojaźliwi. 57. Wtedy wojsko wyruszyło w drogę i na południe od Emaus rozłożyło się obozem. 58. Juda zaś powiedział, przepaszcie się i bądźcie waleczni. Jutro rano bądźcie gotowi walczyć przeciwko tym poganom, którzy zeszli się przeciwko nam, żeby całkowicie zniszczyć nas i naszą świątynię. 59. Lepiej nam przecież zginąć w bitwie, niż patrzeć na niedolę naszego narodu i świątyni. 60. Jakakolwiek zaś będzie wola w niebie, tak niech się stanie. 1. Gorgiasz wziął ze sobą 5000 piechoty i 1000 wyborowej konnicy i w nocy wyszedł z obozu. 2. Ażeby niespodzianie napaść na obóz Żydów i zadać im klęskę. Przewodnikami jego byli żołnierze z zamku. 3. Juda jednak dowiedział się o tym i sam ruszył z wojownikami, aby uderzyć na siły królewskie, które pozostały w obozie potem Maus 4, jeszcze w tym czasie, kiedy część wojska była z dala od obozu. 5. Gorgiasz w nocy przybył do obozu Judy. Nikogo jednak nie zastał. Szukał więc ich w górach, gdyż mówił sobie, oni uciekają przed nami. 6. Z nastaniem dnia Juda ukazał się na równinie razem z 3000 żołnierzy. Poza pancerzami i mieczami nie mieli żadnej broni, jaką by mieć pragnęli. 7. Zobaczyli zaś, jak obóz pogan był mocny i obwarowany, i otoczony konnicą, a oni wyćwiczeni w walce. 8. Wtedy Juda odezwał się do tych ludzi, którzy z nim byli, nie obawiajcie się ich wielkiej liczby. Nie bójcie się ich natarcia. 9. Przypomnijcie sobie, jak to w Morzu Czerwonym ocaleli nasi przodkowie, gdy ścigał ich Faraon razem z wojskiem. 10. Teraz więc wołajmy do nieba, może ma w nas upodobanie i wspomni na przymierze zawarte z przodkami, i zgniecie dzisiaj to wojsko przed nami. 11. Aby wszystkie narody przekonały się, że istnieje ten, który wybawia i ratuje Izraela. 12. Poganie podnieśli oczy i zobaczyli, że oni idą przeciwko nim. 13. Wyszli więc z obozu do walki. Ci, którzy byli obok Judy, zagrali na trąbach. 14. Tak rozpoczęto bitwę. Poganie zostali pobici i uciekli na równinę. 15. A którzy uciekali ostatni, wszyscy padli pod mieczem. Ścigano ich aż do Gezer, do równiny Idumejskiej, do Azotu i do Jamni. Zginęło z nich blisko 3000 żołnierzy. 16. Potem Juda i wojsko powrócili z pościgu za nimi. 17. Juda zaś powiedział do ludzi, na łupy się nie łakomcie. Walka bowiem jest jeszcze przed nami. 18. Gorgiasz i jego wojsko jest blisko nas, na górze. Stańcie więc teraz przeciwko naszym wrogom, pobijcie ich, a wtedy z całą swobodą będziecie mogli zabrać łupy. 19. Jeszcze Juda tych słów nie dokończył, gdy ukazał się jakiś oddział, który schodził z góry. 20. Zobaczył on, że swoi pouciekali, a obóz spalony. Dym bowiem, który się unosił, jasno ukazywał to, co się stało. 21. Ci, którzy to zobaczyli, bardzo się przelękli. Kiedy zaś zobaczyli na równinie także wojsko Judy gotowe do boju, 22. Wszyscy uciekli do filistyńskiego kraju. 23. Wtedy Juda wrócił się, aby zabrać łupy z obozu. Zabrali wiele złota i srebra, a także purpury fioletowej i czerwonej,
i wiele innego bogactwa. 24. Wracając zaś śpiewali pieśni i dziękowali niebu, że jest dobre i że na wieki jego łaskawość. 25. Tego bowiem dnia dokonało się prawdziwe wybawienie Izraela. 26. Ci z pogan, którzy zdołali się uratować, udali się do Lizjasza i donieśli mu o wszystkim, co się stało. 27. On zaś dowiedziawszy się o tym zatrwożył się i upadł na duchu, bo z Izraelem nie tak się stało, jak on sobie życzył, i nie tak wyszło, jak mu król rozkazał. 28. W następnym więc roku zgromadził 60 tysięcy wyborowej piechoty i 5 tysięcy konnicy, aby ich pobić. 29. Przybyli do Idumei i w Becu rozłożyli się obozem. Juda z 10 tysiącami żołnierzy wyruszył im naprzeciw. 30. Kiedy zobaczył ogromne wojsko, modlił się słowami: błogosławiony jesteś, wybawicielu Izraela, który natarcie mocarza złamałeś ręką swego sługi Dawida i który obóz filistyński wydałeś w ręce Jonatana, syna Saula, i tego, który broń za nim nosił. 31. Tak samo wydaj ten obóz w ręce ludu twego izraelskiego. Niech będą pohańbieni razem ze swym wojskiem i ze swą konnicą. 32. Zaślij na nich strach, zniszcz ich odwagę i męstwo, niech drżą z obawy przed swoją klęską. 33. Powal ich na ziemię mieczem tych, którzy cię miłują, i niechaj cię pieśniami sławią wszyscy, co znają twoje imię. 34. Rzucili się jedni na drugich. Z wojska Lizjasza padło blisko 5000 żołnierzy przez nich zabitych. 35. Kiedy Lizjasz spostrzegł odwrót swoich szyków i odwagę żołnierzy Judy, jak gotowi byli albo żyć, albo mężnie zginąć, wycofał się do Antiochii i najmował żołnierzy, aby znów znaleźć się w Judei z większą ilością wojska. 36. Juda i jego bracia powiedzieli: oto nasi wrogowie są starci. Chodźmy, aby świątynię oczyścić i na nowo poświęcić. 37. Zebrało się więc całe wojsko i poszli na górę Syjon. 38. Tam zobaczyli, że świątynia jest spustoszona, ołtarz zbezczeszczony, bramy popalone, na dziedzińcu krzaki rozrośnięte jakby w lesie albo na jakiejś górze, a pomieszczenia dla kapłanów zamienione w ruinę. 39. Rozdarli więc swoje szaty, podnieśli ogromny płacz, głowy posypali popiołem. 40. I upadli twarzą na ziemię. Potem zaś zaczęli grać na trąbach sygnałowych i wołali do nieba. 41. Wtedy Juda rozkazał ludziom, aby walczyli z tymi, co przebywali na zamku, aż świątynia zostanie oczyszczona. 42. Wybrał kapłanów nienagannych i wiernych prawu. 43. Oczyścili oni świątynię i wynieśli splugawione kamienie na nieczyste miejsce. 44. Potem naradzali się, co zrobić z ołtarzem całopalenia, który został zbezczeszczony. 45. Przyszła im jednak dobra myśl, żeby go rozwalić, aby nie było dla nich hańbą to, że poganie go zbezcześcili. Rozwalili więc ołtarz. 46. A kamienie złożyli na oznaczonym miejscu na świątynnej górze, na tak długo, aż się ukaże prorok i nimi rozporządzi. 47. Potem zaś, zgodnie z nakazami prawa, wzięli nieciosanych kamieni i na wzór poprzedniego wybudowali nowy ołtarz. 48. Naprawili też świątynię i poświęcili wnętrze przybytku i dziedzińce. 49. Wykonali także nowe święte naczynia, a do przybytku wnieśli świecznik, ołtarz kadzenia i stół. 50. Na ołtarzu palili kadzidło, zapalili świece na świeczniku, jaśniały one w przybytku. 51. Na stole położyli chleby, zawiesili zasłony. Tak do końca doprowadzili wszystko, czego się podjęli. 52. 25 dnia 9 miesiąca, to jest miesiąca Kislew, 148 roku, wstali wcześnie rano. 53. I zgodnie z prawem złożyli ofiarę na nowym ołtarzu całopalenia, który wybudowali. 54. Dokładnie w tym samym czasie i tego samego dnia, którego poganie go zbezcześcili, został on na nowo poświęcony przy śpiewie pieśni i grze na cytrach, harfach i cymbałach. 55. Cały lud upadł na twarz, oddał pokłon i aż pod niebo wysławiał tego,
który im zesłał takie szczęście. 56. Przez 8 dni obchodzili poświęcenie ołtarza, a przy tym pełni radości składali całopalenia, ofiary pojednania i uwielbienia. 57. Fasadę świątyni ozdobili złotymi wieńcami i małymi tarczami, odbudowali bramy i pomieszczenia dla kapłanów i drzwi do nich pozakładali. 58. A między ludem panowała bardzo wielka radość z tego powodu, że skończyła się hańba, którą sprowadzili poganie. 59. Juda zaś, jego bracia i całe zgromadzenie Izraela postanowili, że uroczystość poświęcenia ołtarza będą z weselem i radością obchodzili z roku na rok przez 8 dni, począwszy od dnia 25 miesiąca Kislew. 60. W tym też czasie wokoło góry Syjon wybudowali wysoki mur i mocne wieże jako obronę przeciw poganom, aby nie przyszli i nie podeptali ich, jak to już poprzednio zrobili. 61. Juda zostawił też tam wojsko, które miało jej strzec. Umocnił także Betsur, aby jej strzegło, a lud miał miejsce obronne od strony Idumei. 1. Gdy okoliczne narody dowiedziały się, że odbudowano ołtarz, a świątynię na nowo poświęcono, tak jak poprzednio, rozgniewały się bardzo 2, i postanowiły, że trzeba wytępić tych z rodu Jakuba, którzy mieszkają pomiędzy nimi. Zaczęto więc lud mordować i tępić. 3. Juda jednak walczył przeciwko synom Ezawa w Idumei, przeciwko Akrabatanie, bo dokoła osaczali Izraela. Zadał im wielką klęskę, zgnębił ich i zabrał łupy na nich zdobyte. 4. Potem przypomniał sobie złości Bajanitów. Oni to bowiem urządzali zasadzki na drodze i przez to byli dla ludu sidłem i zawadą. 5. Zamknęli się przed nim w wieżach, ale on ich obległ i obłożył ich klątwą, a potem spalił ich wieże razem z tymi, którzy się do nich schronili. 6. Następnie przeprawił się do Ammonitów. Tam jednak zastał wojsko mocne i lud liczny pod dowództwem Tymoteusza. 7. Stoczył z nimi wiele bitew, tak że zostali przed nim starci, i zadał im klęskę. 8. Zdobył jeszcze Jazer i przynależne miejscowości i wtedy dopiero wrócił do Judei. 9. Poganie z Gileadu zebrali się także, aby wytępić Izraelitów, którzy mieszkali na ich ziemiach. Oni jednak uciekli do twierdzy Datema 10, i wysłali pismo do Judy i do jego braci z prośbą: poganie, którzy mieszkają wokoło nas, zebrali się przeciwko nam, aby nas wytępić. 11. Przygotowują się, aby przyjść i zdobyć twierdzę, do której się schroniliśmy. Dowódcą ich wojska jest Tymoteusz. 12. Przybądź więc i wybaw nas z ich ręki, mnóstwo nas bowiem już zginęło. 13. Mordują także wszystkich naszych braci, którzy mieszkają w Tubi, uprowadzili ich żony i dzieci, a mienie im zabrali, zginęło tam około 1000 ludzi. 14. Jeszcze nie skończono czytać tych listów, gdy przybyli inni posłańcy z Galilei, którzy rozdzierając swe szaty, oznajmili tymi słowami: 15. Z Ptolemaidy, Tyru, Sedonu i z pogańskiej części Galilei zebrało się wielu po to, aby nas zgubić. 16. Gdy Juda i lud dowiedzieli się o tych wydarzeniach, zwołano wielkie zgromadzenie, aby się naradzić, jak należy pomóc braciom, którzy są w ucisku, gdyż poganie walczą przeciwko nim. 17. Wtedy Juda powiedział do swego brata Szymona: wybierz sobie żołnierzy, idź i uwolnij swych braci, którzy mieszkają w Galilei. Ja zaś i mój brat Jonatan pójdziemy.